Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. To, że Netflix coraz bardziej zmienia i przerabia pod swoje Wiedźmisie Wiedźmina, nikogo już chyba nie dziwi. Ostatnie informacje związane ze zmianą aktora grającego Wiedźmina i podzielenie nadchodzącego sezonu na dwie części wywołały gromki śmiech wśród ludzi śledzących informacje o tym wyrafinowanym dziele. Jednakże festiwal żenady nie skończył się w tamtym momencie, ponieważ co rusz dowiadujemy się kolejnych szokujących informacjach, albowiem Jaskier zaliczy w nadchodzącym sezonie Miłosne Uniesienia. I byłoby to czymś dobrze znanym, gdyby była to kolejna hrabina bądź też karczmarka i fajnie byłoby widzieć motyw, w którym Geralt będzie musiał pomóc przyjacielowi wyplątać z bagna, do którego wskoczył. Jednak byłoby to zbyt książkowe i nudne dla twórców serialu. Postanowili oni bowiem więc, że celem miłosnych poczynań Barda będzie nie kto inny jak Radovid. Tak, ten surowy władca Redanii pałający niechęcią do wszelkich wynaturzeń i cieszący się spalenia czarownic i czarowników na stosie. Oczywiście jego historia będzie w tej wersji zmieniona, będzie bowiem bratem króla Wizimira, co też jest znaczącą zmianą, gdyż teoretycznie nie jest więc nawet księciem, a dopiero pretendentem do korony. W sieci pojawił się nawet fragment flirtu obu postaci, który swoją drogą jak się pojawił, tak szybko zniknął. Słychać mi było, jak Radovid prosił Jaskra, aby ten zagrał mu na jego instrumencie. O kurwa! Myślałem, że Netflix niczym mnie już nie zaskoczy, a jednak mu się udało. Rozumiem, że jako Bard umie grać na flecie, no ale proszę, nie zmuszajcie go do tego. Po wspaniałej Kleopatrze, która jest dosłownie mieszana z błotem przez widzów oceniających ową produkcję, Wiedźmin nie mógł być gorszy i musiał zaskoczyć nas kolejnymi nowinkami. Aktor grający Jaskra wypowiedział się nawet na temat owego motywu i stwierdził, że ma nadzieję, że stworzył coś wyjątkowego. Sapioromantyczny i sapioseksualny związek, który jest pełen niedoskonałości jak każdy inny związek w tym serialu. Swoje 5 groszy dołożyła również showrunnerka Lauren, która również jest z niego dumna i podkreśla, że jest to bardzo ważny element historii. Festiwal żenady trwa nadal. Ciekawy jestem, czym znowu nas zaskoczą. Może okaże się, że Geralt będzie jeździł na osiołku, albo potwory w serialu będą okazywane jako uciemiężone i zasługujące na miłość. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, a ja tymczasem wracam robić kolejne materiały z fantastycznych uniwersów.